Gitara siema, witajcie w moim Batmaratonie. Dziś już trzeci odcinek tej serii, tak więc bez przedłużenia zajmijmy się kalkulatorem. Tak więc kalkulator, a prywatnie nazywa się Noah Cutler. Po raz pierwszy wystąpił on w 463 numerze Batmana, a jego supermocą jest jego genialny umysł matematyczny, który pozwala mu przewidzieć wszelkie ruchy przeciwnika. Natomiast słyszałem, że podobno w wolnej chwili lubi wypełniać sobie pity, tak dla rozluźnienia umysłu. Na początku podchodziłem do tej minifigurki bardzo sceptycznie. Zbytnio nie ogarnąłem tej postaci, nie wiedziałem kim ona jest, no i też jakoś niezbytnio przemawiała do mnie. Jednak gdy trafiła do mojej kolekcji, naprawdę mi się spodobała, głównie ta zbroja z kalkulatorem na środku, chociażby również hełm, który jest ładnie nadrukowany z przodu na wizjerze, możemy zauważyć kombinację cyfr 07734. Myślę, że każdy, kto bawił się kiedyś kalkulatorem, wie, że po odwróceniu mamy napis Hello. Zdejmując zbroję, która jest komputerem matematycznym, otrzymujemy kalkulatora tak normalnie na co dzień. Widać, że pakował on na siłowni, ponieważ ma sześciopak. No i ma tu również jakieś paski, które są również elementami komputera, z tego co wiem. Naprawdę fajna figurka w ciekawym kolorze. No i posiada fajny, cwaniacki wyraz twarzy. Naprawdę polecam ją. Tak więc słowem podsumowania. Kalkulator jest to naprawdę fajna minifigurka, mimo że przedstawia mało znaną postać. Jednak po dłuższej znajomości naprawdę Wam się spodoba. Tak więc za 16 zł jak najbardziej polecam. Szkoda tylko, że te postacie mało znane naprawdę bardzo mało miało czasu na srebrnym ekranie i tego najbardziej żałuję. A w kolejnym odcinku March Harriet. Jak zwykle nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać komentarz, no i zasubskrybować kanał. Trzymajcie się, z tej strony mówił Wasz ukochany Pan Szczupak i żegnam Was do następnego odcinka Bat Maratonu. Trzymajcie się jeszcze raz.